Rada dzielnicy proponuje powiększenie dzielnicy Konstantynów od ulicy Balladyny do ulicy Wileńskiej przy rondzie imienia nauczycieli tajnego nauczania, ulicy Monte Cassino, Alei Kraśnickiej na podstawie listy obecności w dniu 5 września i prowadzonego głosowania. 10 osób głosowało za przyjęciem powiększenia dzielnicy. Tak więc, gdybyśmy mogli poprosić o zobrazowanie tych marzeń. Pani Sekundeczkę. Dobrze, ja poproszę może wskazanie stanu obecnego, dobrze, który mamy w chwili obecnej. No, raz tak jak będzie, to będzie pani łatwiej opowiadać, dobrze? I to jest ta czerwona kreska, to jest stan obecny, natomiast sugestia ze strony Rady Dzielnicy to są te zielone kropeczki. I bardzo proszę, pani Zofio, udziela pani głosu. To znaczy, tak jak została dołączona przez drogą mailową mapka, nie wiem czy pani przewodnicząca ma tę mapkę, z obrysem. I teraz ja może tak, bo nie wiem czy to jest ta mapka aktualna. Znaczy, dołącz pani. Opis do mapy z proponowanymi przez Radę Dzielnicy Konstantynów zmianami granic dzielnicy od zachodu. Dnem wąwozu przy ulicy Rodmińskiego i Paśnikowskiego oraz ulicą Zwycięską od południa ulica Ugarów przez bohaterów Monte Cassino, Wileńską od wschodu ulicy Balladyny i Głęboką od północy na Męczowską i Wojciechowską. I to na prośbę pani kierownik zostało wysłaną drogą mailową. Pani tego nie ma. Zostało to wniesione po prostu na dokument. To jest wzorowanie tego, co pani przewodnicząca. Nie, no ja tylko na jakiej podstawie? Nie ma komunikacji, prawda? Więc tutaj pozwoliłam sobie z opisu, na odwrocie jest opis ulic, żeby to było czytelne. Dlaczego? Dlatego, że moje uzasadnienie jest proste. Pierwszy wniosek był członków rady, żeby dzielnicę pomniejszyć. Dobry gospodarz dzielnicy nie pomniejsza, tylko dzielnicę rozwija. Więc nie możemy zwijać dzielnicy, tylko rozwijać. Wszystkie pozostałe dzielnice rozwijają się, powiększają swoje powierzchnie, zabudowy. Dzielnica Rury i tak jest ogromna, więc żeby uciekać od tych uliczek i wyznaczyć właściwe takie obramowania dzielnicy Konstantynów, już ostatecznie w głębokim przeanalizowaniu, bo nie można do takich spraw poważnych podchodzić zbyt pochopnie. Pierwsza wersja była bardzo pochopnie przyjęta i chyba nikt nie przeanalizował tego, jakie przyjmie to skutki. Dlatego teraz jesteśmy po posiedzeniu już trzecim i nie zapadła decyzja w ten sposób. Wszyscy, co byli na posiedzeniu rady, członkowie rady, przychylili się do takich granic dzielnicy. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie przypomnieć, że na głosowaniu czerwcowym komisja przyjęła propozycję zmiany granic od zachodu ulicy Armii Krajowej, ulicy Bohaterów Monte Cassino, ulicy Bohaterów Monte Cassino w kierunku ulicy Krasińskiego, Andrzeja Struga, Zana Balladyny, Balladyny w kierunku Głębokiej. I te propozycje zostały przegłosowane. I to jest to, co w tej chwili mamy wyrysowane jako stan bieżący. Ten teren był przedmiotem obrad komisji. Bardzo proszę, pan radny Margul. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. To znaczy tak, ten stan, który był, ten zaznaczony czerwoną linią, oznacza tak naprawdę nienaturalną granicę podzielenia dzielnicy. Zarówno ten, który ustaliliśmy i ten proponowany jest na pewno lepszy od tego, niż tego obecnie funkcjonującego. Natomiast razi mnie, patrzę na tą mapę, no ta państwa koncepcja, która wycina, zostawia jakiś taki język przy Głębokiej. Rozumiem, że państwo mieszkańców chcecie chętnie przyjąć, natomiast kawałek terenu, który być może wiąże się z jakimiś inwestycjami, państwo zostawiacie
runą. Nie wiem, co przyświecało Państwu, żeby zostawić taki język. Ja na pewno się, jeśli ogólnie co do idei, mówię, to jest dla mnie, tu się zastanawiam, bo dlaczego byśmy zmieniali. Chodziło o to, żeby Konstantynów i Rury były jednolitymi pod względem takim obszaru, terenem. Natomiast no, nie wiem, co Państwo i mówią, ogólnie koncepcja Państwa nie jest pozbawiona sensu, ale o tyle ten język zostawiony przy głębokiej, ja nie wiem, to jest wyraz właśnie chyba tego, że Państwo chcecie wziąć mieszkańców, ale teren potencjalny do inwestycji sobie zostawić, niech mają Rury Prowo, niech mają Rury Prowo, bo ja nie wiem, co Państwu przyświecało w tym zostawieniu. Dziękuję. Andrzej Lumiński, jestem członkiem Rady Dzielnicy Konstantynów i w odpowiedzi na Pana zapytanie, czy postawiony problem, nie wiem, czy Pan był na ulicy Palladyny. Przy zejściu tam do Głębokiej, ja tam mieszkałem, to jest odcięty tak naprawdę na tej mapce cykl tych przejść przez ulicę Głęboką do Wesepki. Także tam nie ma ani żadnych budynków. Ale dlaczego ma to furak zostać? No, proszę mi tłumaczyć, dlaczego garaż... Proszę mi wiedzieć, to nie stanowi żadnego problemu. Bo to jest, koncepcja jest niespójna. To nie jest problem, naprawdę. Poza tym jeszcze idea, która przyświecała tej koncepcji, to jest to, że w tym proponowanym kształcie dzielnica będzie niejako zjednoczona systemem edukacyjnym, prawda? Bo szkoła numer 3, która jest przy Balladyny, zbiera wszystkie dzieci z tego obrębu. Po drugiej stronie mamy przecież szkołę podstawową, która zbiera z LSM-u i z RUR młodzież. Mamy 9 liceum i mamy w miejsce 7 gimnazjum szkołę podstawową. Także to by się zamykało jednym takim ciągiem edukacyjnym. Bardzo proszę, Panie Radny. Ja myślę, proszę Państwa, Panie Przewodnicząca, Państwo Dyrektorze, myślę, że Pan Lumiński ma tu dosyć dużo racji, bo tu myślę, że jest ten aspekt właśnie oświatowy. Dużą wagę i to byłoby duże ułatwienie. No, znaczy, skupiałoby tak jest po prostu ten cały zespół oświatowy, te trzy szkoły na terenie jednej rady dzielnicy, co byłoby tak integrujące. Myślę, że też te ulice, które są właśnie na nowo zaznaczone, znaczy zaproponowane w tym wniosku, myślę, że to też jakby tak naturalnie trochę też działa, bo ulica Monte Cassino i tu ulica z kawałek zdania, to tak dosyć nadaje kształt też taki, ale myślę, że ulica Kresickiego to jest tak, jedna część jest po tej, druga jest po tej stronie, a tu po prostu byłoby tak, że troszkę by to się uporządkowało. Troszkę to by się uporządkowało. No i myślę, że warto byłoby jeszcze to wszystko... No mówię tak, to by się tak... Może bardzo proszę Pani Dyrektor albo Pan Dyrektor. Jeżeli ten temat był przedmiotem obrad komisji już przed wakacjami, to ja osobiście te argumenty, o których tutaj mówimy, nie przekonują. Była podjęta decyzja, lecimy, jesteśmy nad Atlantykiem, no trudno mówić teraz, no to wracamy, bo nam będzie brakować paliwa. No jest, ja bym to raczej wypróbował, zobaczył, jak to w życiu zafunkcjonuje i zostawił sobie tą decyzję, zmiany tej decyzji sprzed paru miesięcy na przynajmniej jakiś tam rok czy półtora, bo mnie to, że dobry gospodarz to
dba o to, żeby powiększyć swoje terytorium, to mi tak nie bardzo odpowiada, bo to znaczy, że to się odbywa kosztem kogoś innego. To mamy w historii takich ciągów na wschód już parę, to mnie się wydaje, że to chyba w ten sposób nie można tego argumentować. Ja rozumiem zasadę homogeniczności obszaru, czyli jeżeli mamy domy jednorodzinne, to mamy ludzi, którzy mają podobne problemy. Mieszanie może być trochę kłopotliwe, bo kto inny mieszka w blokach, kto inny mieszka w domach. No, może być, że się ci ludzie będą trudniej dogadywać. Ta linia zaznaczona na tym, która obrazuje ten podział dokonany przed wakacjami, wydaje mi się uzasadniona i ja bym raczej proponował, żeby zostawić, zobaczyć, jak to się sprawdza. A odnośnie tego pozostawienia tej części przy głębokiej, no bardzo trafna uwaga pana radnego Margula, bo to jest po prostu bez sensu. Mam mieszkanie w jednym województwie, a w drugim województwie mam garaż, no, albo pole uprawne. No, to świadczy o jakimś takim nie do końca przemyśleniu tej decyzji. Jeżeli już, to tak. Granica powinna pobiec prosto do głębokiej. Wtedy byłoby to jakieś racjonalne. Dziękuję. Czy mogę, panie dyrektorze, ustosunkować się? Bardzo proszę. Rozdzielanie ludzi na tych, którzy mieszkają w domkach jednorodzinnych, a w blokach, no, trochę wydaje mi się nieuzasadnione, ponieważ doskonale pan rozumie, że sprawy dzielnicy dotyczą części wspólnej dzielnicy, a nie czyjegoś ogródka w domku jednorodzinnym, czy trawnika przy bloku. Po drugie, powiem panu szczerze, mieszkałem przez 20 lat na ulicy Balladyny i teraz drugie 20 lat mieszkam na ulicy Ułanów i dla mnie stanowi to jedność. Natomiast zostawienie tego kawałka, tak jak na samym początku próbowałem wyjaśnić, nie stanowi żadnego problemu, żeby przyłączyć to do dzielnicy Konstantynów. Jest to, traktujmy to w ramach pomyłki, tak? Dziękuję. Może jeszcze ja dorzucę. To było tak, bardzo proszę. Pan dyrektor twierdzi, że to było w czerwcu procedowane. PiS z 23 maja 2018 roku podpisała się pani radna Anna Rywka, wyraźnie pisze, że zapraszam do przekładania ewentualnych propozycji. Jeśli pan mówi, że to już zostało procedowane, a tu pisze ewentualnych propozycji. Czy pani zauważyła, że tam była data określona 15 czerwca? To znaczy to, co pan dyrektor mówił, to ja. Ale ja mówię o dacie. Tak, nie, ja się odnoszę do pisma, które dostałam jako rada i stąd to było procedowane później na posiedzeniu rady. Ale po terminie, w którym były określone składania wniosków. Nie wiem, czy pani na to zwróciła uwagę. Dobrze, ale propozycja to jest wniosek. Jeśli się składa wniosek, to nie można podejmować za pierwszym wnioskiem, za pierwszą propozycją już, zamykając w ogóle temat dyskusji. Proszę pani, nikt nie zamyka tutaj tematu dyskusji, tylko po to był określony termin, aby zachować porządek i możliwość zachowania harmonogramu prac komisji. W żadnym innym terminie. Tak jak ja powiedziałam, to jest coś takiego. Panna wydała się za mąż i teraz chce cofnąć noc poślubną. Wyraziliście państwo jakąś opinię odnośnie danego terenu. To zostało przegłosowane, a potem żeście się po prostu rozmyślili. I mieliście posiedzenie Rady Dzielnicy we wrześniu, co już wydaje mi się jest prawie 2 miesiące czy 3 po terminie 15 czerwca. Ja mówię tylko i wyłącznie o tym. Ja nie mówię o tym, że państwo nie macie prawa zgłaszania wniosków. Natomiast to, że komisja się nad tym pochyla, to wynika z tego, że uważamy, że należy mieszkańców wysłuchiwać. Natomiast gdyby chcieli się trzymać tylko i wyłącznie procedury, to państwa wniosek byłby w ogóle nie rozpatrywany jako włożony po terminie. Pani przewodnicząca, ja umiem czytać. Powtórzę jeszcze raz. Zapraszam do przekładania ewentualnych propozycji. Więc jeśli mają być przekładane propozycje, to one się muszą mieścić w różnych czasach. Tam było napisane, że do 15 czerwca. To nie jest przekładanie propozycji. A jak pani to nazwie? Bardzo proszę. A czy pani zdaje sobie z tego sprawę, co pani mówi? Bo cytuję pani prywatnego Facebooka
przewodniczący i ważne jako decyzja administracyjna. To jest prywatny Facebook. Z pieczątką. Ale pani mówi coś o wpisie na Facebooku. Czy to jest prywatny Facebook? Ale pani coś wspominała o wpisach na Facebooku? Nie. Ni o żadnych wpisach, nie wpisach, o żadnych wpisach. W tej chwili tutaj nie mówimy o żadnych wpisach. Ja opieram się na dokumentach. Z logo Rada Miasta Lublin. Proszę Państwa, to, że jeśli mamy ewentualne propozycje, propozycji może być kilka, rozłożone terminowo. Taka propozycja na przykład, bo to, co Rada podjęła za pierwszym razem, nie było konsultacji z mieszkańcami. Mieszkańcy byli w szoku. Jak można procedować coś bez porozumienia z mieszkańcami? My jako Rada nie mamy prawa, nikt nas do tego nie upoważnił, żeby zwijać dzielnicę i pomniejszać granice dzielnicy. Proszę Panią, przeczytam Pani ostatnie zdanie pisma, na które się tak Pani ochoczo powołuje. W przypadku zdefiniowania potrzeby zmian granic dzielnic, proszę o przekazywanie propozycji w tym zakresie do Komisji do Spraw Statutów Jednostek Pomocniczych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku. Pismo było do Państwa skierowane 23 maja 2018. A zgadzam się, ale jako ewentualna propozycja. Proszę. Sama Pani się odwołała do terminowości, więc nie ciągajmy w tej chwili kota za jeźdźca. Mieliśmy określony termin. Komisja to przegłosowała. Pochyla się nad tym drugi raz. Czego Pani w tej chwili jeszcze oczekuje? Bo nie złożyliśmy już konkretnie w tej chwili, dlatego że jesteśmy po rozmowie z mieszkańcami i mieszkańcy akceptują ten plan, jaki żeśmy złożyli. Po prostu Rada Dzielnicy nie ma prawa coś o czymś decydować bez wiedzy i akceptacji mieszkańców. Przekażę jeszcze telefon. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę Szanownego Państwa na jeden fakt. 15 czerwca to się zaczynają wakacje i tak naprawdę do końca sierpnia jest poważny problem z dokonaniem jakichkolwiek rozmów z ludźmi, bo większość jest na wakacjach. Tak naprawdę terminem takim, który jest przyjazny do tego rodzaju działań, to jest wrzesień, kiedy już ludzie wracają z wakacji, a młodzież idzie do szkoły. Stąd taki termin. Dobrze, Szanowni Państwo, pozwolę sobie przeczytać pismo skierowane do komisji, podpisane przez przewodniczącą zarządu dzielnicy Konstantyną przez panią Zofię Polską. A mianowicie w odpowiedzi na pismo Biura Rady Miasta o określonym numerze z dnia 23 maja 2018 informuje, iż na posiedzeniu Rady Dzielnicy Konstantynów w dniu 14 czerwca 2018 roku w składzie 9 osób wysunięto propozycję dotyczącą zmian granic dzielnicy, a mianowicie oddzielenie bloków LSM-u ulicy Krasińskiego wzdłuż ulicy Struga, domki jednorodzinne od ulicy Zana. Bloki LSM przy Balladyny do Wileńskiej oddzielić od domków jednorodzinnych. Bloki będące w zasobach lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej dołączyć do dzielnicy Rury. Propozycje swoje radni motywują rozbieżnością potrzeb bytowych mieszkańców, a także interesów inwestycyjnych. Propozycje wyżej wymienione poddano w głosowaniu. Za przyjęciem propozycji opowiedziało się 8 osób, 1 się wstrzymała. Rada Dzielnicy Konstantynów prosiła o ustosunkowanie się do propozycji i upoważnia przewodniczącą zarządu dzielnicy do przedłużenia informacji w Urzędzie Miasta Lublin. Zechce Pani to skomentować? Pani Przewodnicząca, chyba się nie rozumiem. To jest do wniosku, który był procedowany przed wakacjami. Czyli złożenie propozycji, ewentualnych propozycji bez konsultacji z mieszkańcami. To była pierwsza propozycja Rady Dzielnicy. Pierwsza. Po wakacjach, po rozmowie z mieszkańcami ma Pani następną uchwałę, wniosek i to zostało złożone razem z mapką. I nie ja podpisałam, tylko podpisała Pani Anna Zajączkowska. Ja została upoważniona, jako że muszę składać dokumenty w sekretariacie. Tyle. Proszę spojrzeć na głosowanie. Tam jedna osoba się wstrzymała od głosu, ale to nie jest istotne. Nie można w ten sposób podchodzić. Jeśli jest pismo, że ewentualna propozycja, to proszę było napisać, że to jest jedyna i ostateczna propozycja. Wtedy na pewno członkowie Rady by się bardzo głęboko zastanowili i odłożylibyśmy, wnioskowalibyśmy o odroczenie w czasie, bo nam nie wolno decydować o granicach dzielnicy bez mieszkańców.
Naprawdę się nie rozumiem. Widzę, albo tam, albo pani udaje, że nie rozumie ostatniego zdania na piśmie, które było pod przybliżniało nieprzekraczalny termin 15 czerwca. Bardzo proszę, panie Marku. To ja aż się zaczynam uśmiechać, jak słucham pani tłumaczenia. Jeżeli jest mowa ewentualna, to znaczy, że nikt państwa nie zmusza do tego. Jak macie państwo propozycję, to państwo je składacie. Odnieśli się państwo do tej propozycji i tłumaczyli, że jedna osoba się wstrzymała, a 8 było za. I tłumaczy pani, że nie ma konsultacji. Czyli państwo podjęliście bez konsultacji, a teraz narzekajcie, że nie było konsultacji. Przede wszystkim państwo skonsultowali się z tych bloków przełączonych czy z domu? Panie radny, będąc tu często na sesji... Ale ja pani nie przerywałem. No tak. Także no, trzeba zachować jakąś powagę. To państwo, jeżeli raz składacie, macie decyzję w tą stronę, drugi raz za chwilę w inną stronę, to świadczy, że coś w państwa radzie chyba nie bardzo funkcjonuje prawidłowo, a nie ma pani pretensje tutaj do komisji. Bo tak ja rozumiem, nie do końca rozumiem, co jest w piśmie napisane, które do państwa byłoby stosowane. Okay. Ja mówię, ta propozycja wcale nie jest pozbawiona sensu, natomiast też trzeba zachować jakąś powagę. Na pewno z takim językiem, bez jakiejkolwiek autoporach, poprawki na pewno jej nie mogę, tak? Jeżeli mówimy o takim języku przygłębokiej, bo jest to pozbawione w ogóle sensu. Tak, jest to jakaś propozycja do rozważenia, ale nie rozumiem, po co pani tutaj próbuje argumentować, że gdzieś... Wprowadzając taką argumentację, którą pani wprowadza, to dokonuje pani ośmieszenia własnej rady. Mogę? Bardzo proszę. Ku wyjaśnieniu. Tu data pisma jest 23 maja. Posiedzenie rady było 16 czy któregoś czerwca. Proszę państwa, to była ewentualna propozycja bez konsultacji z mieszkańcami. Wiedzieliśmy, że będą wakacje i to jest ten czas, gdzie można skonsultować się z mieszkańcami, czy ewentualna ta propozycja rady ma sens i czy oni z tej propozycji są zadowoleni. Dlatego przy następnym posiedzeniu po wakacjach nakreśliliśmy tutaj ramy dzielnicy, granice. Natomiast jeśli iść w kierunku tego języka, panie przewodniczący, tam nie ma bloków i to nie jest problem, żeby ten język zlikwidować i nawiązać do głębokiej. Żaden problem. My potrafimy teren zagospodarować tak jak potrzeba, czyli zgodnie z potrzebami mieszkańców. Myślę, że się rozumiemy, tylko niektóre osoby starają się mówić, że coś tutaj Rada Dzielnicy zrobiła niezgodnie, czy niezgodnie by zrobiła, jeśli by dalej tego nie procedowała w konsultacji z mieszkańcami. Dlatego miesiąc czasu, to przed wakacjami nie można postawić rady pod ścianą, żeby skonsultować z mieszkańcami, gdzie jest tam ponad 8 tysięcy osób, skonsultować, czy oni są zadowoleni z takiej propozycji, czy nie. Ja tylko bardzo proszę. Odniosę się. Znaczy ja po prostu pani nie do końca rozumiem, bo siada tutaj pani przed nami, przychodzimy i rozmawiamy o tym wniosku, a pani na siłę stara się udowodnić, że ma pani rację, chociaż pani nie ma w kwestii proceduralnej, bo w kwestii proceduralnej nie ma pani racji. Miała pani, dostała pani pismo z terminem, zebraliście się państwo w tym terminie, więc mogliście zrobić wszystko. Nie zrobiliście tego, więc proszę teraz nie uzasadnić, że proceduralnie ma pani rację, bo ogrąża się pani jeszcze bardziej. To w tym momencie pani bardziej powinna się pani kierować do dobrej woli rady, żeby się rada przychyliła do zaopiniowania tego tematu wbrew terminowi, a nie na siłę udowadniać racji, gdzie pani jej nie ma. Dziękuję. Proszę bardzo, proszę pan dyrektor. Ja bym proponował, żeby już te sprawy formalne zostawić na boku, bo to, że rada ma wolę i życzenie rozmawiać na ten temat, to się przejawia w tym, że w ogóle tu jesteśmy. Więc może bym proponował jednak pozostawić te kwestie formalne już i przejść do meritum i zastanowić się nad tym, czy to jest jakieś miejsce konfliktowe, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli by zacząć dyskusję, to trzeba się zapytać teraz dzielnicy Rury. Powiem tak, od strony historycznej to jednak były rury do Alei Kraśnickiej, łącznie z kościołem na Poczekajce.
więc ta nazwa dzielnicy Rury i to połączenie tego z tym historycznym znaczeniem tej dzielnicy, no to też jest, dla mnie przynajmniej ma znaczenie, bo to jest kwestia tradycji. A jeżeli są jakieś problemy tego typu graniczne, to ja myślę, że to, co ja tutaj przeczytałem, to jest to bardzo słabe uzasadnienie do tego, żeby przeprowadzać zmiany terytorialne. Bo to by się trzeba było zastanowić nad demografią, nad tym, jak tam ludzie mieszkają, między innymi te wydzielenie tych domków według mnie, no, chyba prawidłowe, ale ja nie mówię, że ja mam 100% racji. Zastanowić się nad komunikacją, zastanowić się nad odległościami do szkoły, do siedziby rady dzielnicy i tak dalej. I dyskutować, owszem, można byłoby według mnie, ale razem z dzielnicą Rury, żeby się z nimi dogadywać po prostu, bo tak to, no, będzie, nawet zakładając hipotetycznie, że tu będzie pozytywna decyzja, to natychmiast dzielnica Rury się obudzi, bo jak to, kradniecie nam ziemię, że dobry gospodarz nie pozwala sobie na to, żeby oddawać teren tak bez zafryku. Prawda? Więc te same argumenty można wyciągnąć. Więc po pierwsze trzeba by się zastanowić nad tym, czy jest sens w tej chwili dyskutować. Mnie się wydaje, że dyskutować można, natomiast ja bym, tak jak powiedziałem, tą decyzję zostawił i rozpocząłbym proces negocjacji z ustaleniem jakiegoś harmonogramu, zagadnień, które powinny być brane pod uwagę, przedszkola, żłobki, ścieżki rowerowe, zagospodarowanie terenu, etc., etc. I dopiero jak już opanujemy te zagadnienia, te naprawdę merytoryczne, bo ja powiem tak, pani mówicie, państwo, żeście rozmawiali z mieszkańcami, z 10, bo ja wiem, jak się toczy życie w takich osiedlach, tam na pana Frudiowskiego czy na Krasińskiego, tam ludzie, mówiąc generalnie, to im to powiewa, to, czy to jest ta dzielnica, czy tamta, interesuje, tak, no, nie bardzo wiedzą, no to się tam okazuje dopiero może przy wyborach, gdzie mają okręg wyborczy, i tak dalej. Także myślę, że raczej bym namawiał do tego, żebyście się państwo spotkali, niekoniecznie, albo może przy udziale, ale nawet niekoniecznie, z przedstawicielami dzielnicy Rury i podyskutowali merytorycznie, co by przemawiało za tym, żeby zmieniać te granice, które są, czy ta zmiana, która była, to była zła. I ustalić sobie harmonogram spotkań. Od miasta możecie dostać różne dane dotyczące chociażby oświaty, przedszkoli, żłobków, nie wiem, no, planów budowy dróg, etc. po to, żeby ta decyzja była w jakiś sposób merytorycznie udokumentowana czy uargumentowana. Bo teraz to jest tylko taki argument, no bo byśmy chcieli. No to dziękuję. Dobrze, bardzo dziękuję. Pan Rachmut. Znaczy, że może zdanie. No można by się tu przychylić do tego, do decyzji, do propozycji pana dyrektora, żeby jeszcze szersze konsultacje zrobić na ten temat i inaczej podejmować. Choć to, jak powiedział pan radny Marmur, no nie jest to całkiem pozbawione sensu, prawda? Jest to w ogóle jakiś niezły pomysł, prawda? Więc myślę, że można by jeszcze przy tym pomyśle podyskutować. Dziękuję. Bardzo proszę. Znaczy, tak naprawdę rzeczywiście to, co pan dyrektor powiedział, że brakuje dzielnicy Rury, to też jest trochę, no, ułomność tego procedowania nad tym. Jest rzeczywiście ta propozycja, żeby przełożyć i żeby dzielnica Rury też się pojawiła, żeby państwo, no, jedna i druga strona była, to jest sensowne. Znaczy, na pewno ten stan, no, ta linia czerwona, która była dotychczas, moim zdaniem jest stanem nieakceptowalnym. Podzielenie pomiędzy blokami, dwa sąsiadujące bloki są w różnych dzielnicach, mimo że stanowią homogeniczny obszar. Więc albo ta propozycja, która już została przyjęta, powiem państwu, propozycja nie jest pozbawiona sensu, poza tym tą jedną uwagą, którą miałem do tego języczka na końcu. Pewnie przekonuje mnie trochę do tego kwestia demografii, czyli nie wiem, czy państwo dysponujecie wiedzą na temat, czy państwo dysponują wiedzą na temat tego, jak zmieniłaby się liczebność, bo wiem, że Konstantynów jest, no, dużo mniej liczebny, Rury są największą dzielnicą, więc być może to jest jakiś argument. Łatwiej byłoby pewnie komisje wyborcze ustalać, bo też
też łatwiej jest zlokalizować, tak żeby było gdzieś tam blisko dla mieszkańców, bo jednak ta, w tym momencie chyba naturalną granicą między, o chyba tak, są teraz komisje, więc na pewno łatwiej jest skonstruować, bo i tak jest naturalna granica z bohaterów, bo taka jest Wileńska dla granic komisji wyborczej. Więc no, no mówię, nie jest to pozbawione sensu, tylko powinno być to przeliczone i z obecnością drugiej strony Rady Dzielnicy Rury. Mówię, ja nie mówię nie, ale musicie Państwo najpierw autopoprawkę dokonać, bo na pewno nie powiem tak dla tego niezależnego kształtu z tym włączeniem przygłębokiem. Szanowni Państwo, ja przypominam, że kolejnym etapem jest konsultacja społeczna. Więc Państwo możecie się świetnie przygotować do spotkania merytorycznego właśnie z przedstawicielami dzielnicy Rury i podczas tych konsultacji społecznych podjąć argumenty za bądź przeciw takim zmianom. Po wcześniejszych konsultacjach z przedstawicielami dzielnicy Rury. Bardzo proszę. Ja tylko wyrażę może ubolewanie, że nie przyszły te osoby z dzielnicy Rury po prostu. No ale to nic nie stanie na przeszkodzie, żeby się z nimi spotkać. Ale tak jak powiedziałam, Państwo mogą się spotkać, wypracować konsensus i na konsultacje społeczne przyjść już z gotową propozycją jednoczącą obie strony. Nie po to, żeby dochodziło do konfliktu podczas konsultacji, tylko już wspólnie wypracować jakieś rozwiązanie, po to, aby ono było satysfakcjonujące obydwie strony. Bardzo proszę, pan radny Margul. Ponawiam pytanie. Wydaje mi się, że odpowiedź będzie prosta, bo są trzy komisje wyborcze, które należałoby do kogoś dołączyć. Jak zmienią się liczebności Rady Dzielnic po dołączeniu po przesunięciu tych trzech komisji? Czy jesteście Państwo w stanie udzielić mi tej informacji? Oczywiście, tylko nie w tym momencie. Bardziej jest to policzalne, także nie ma problemu. Jeszcze jest jeden głos. Bardzo proszę, głos ma pan dyrektor. Ja bym chciał jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo Państwo możecie to wykorzystać w jakiś sposób, że Państwo chcecie objąć tymi granicami dzielnicy Konstantynów osiedle Słowackiego, które jest wpisane na listę tam dóbr kultury współczesnej. To jest osiedle autorstwa znakomitego polskiego architekta Hansena. No i trzeba wiedzieć, że to się bierze pod opiekę dziedzictwo, tak? Żebyście to Państwo możecie to wykorzystać, jeżeli uważacie, że na przykład w tej chwili jest to w jakiś sposób zaniedbywane, albo wiedzieć, że no, powinniście się w tym zakresie też, jeżeli chodzi o tą kulturę urbanistyczną, zdeklarować. Zresztą w ogóle no, moje zdanie jest takie, że no, trochę nam zagraża chyba ta ustawa o wspieraniu budownictwa mieszkaniowego w tym zakresie, że te obecne osiedla, które są zrealizowane w latach tam 60., 70., 80., to według mnie to są znakomite przykłady dobrej urbanistyki, która tworzyła dobre do życia środowisko. No, w tej chwili jest trend taki, żeby to wszystko dogęszczać, który no, mnie osobiście nie przekonuje. No i chciałbym też wiedzieć, jak Państwo się zapatrujecie na tą swoją rolę jako opiekuna tego wrócę teraz do tego osiedla Słowackiego. Zresztą Krasińskiego też jest no, ciekawym osiedlem. Ono już jest po prostu może mniejszy talent tam reprezentuje, jeżeli chodzi o te rozwiązania. Nie jest znany na świecie, ale w ogóle generalnie te stare osiedla są mocne. Dobrej urbanistyki. Szanowni Państwo, ponieważ wydaje mi się, że dyskutowanie między przedstawicielami dzielnicy Rury a przedstawicielami dzielnic Konstantynów może się odbyć niekoniecznie na posiedzeniu komisji, a tej dyskusji efekt może być przedstawiony właśnie podczas konsultacji społecznych, to nie wydaje mi się sensowne, aby zwoływać kolejne posiedzenie komisji po to, żebyście Państwo mogli podyskutować, my
mniej bądź bardziej emocjonujący sposób, ponieważ wydaje mi się, że akurat ta sytuacja będzie wyzwalała duże emocje. Umówcie się Państwo na spotkanie międzydzielnicowe i podejmijcie jakiś konsensus. No, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że pewnie mało rachunek, żeby te dwie dzielnice się spotkały i coś wypracowały. Tego. Podejrzewam, że będzie tak, że się wszyscy na swoich stanowiskach okopią i będą bronić swojej pozycji. Natomiast jeżeli byśmy gdzieś tam mieli wracać, to możemy też, bo rozumiem, tak, zostawiamy ten podział, który jest obecnie funkcjonuje, który jest całkowicie nielogiczny, ten z czerwoną linią. Mamy... Ja wiem. Znaczy czerwona linia to jest to, co mamy, ja mówię to, co obecnie funkcjonuje, nie to, co zostało przegłosowane. Mówię, obecnie funkcjonuje czerwona linia, jest podział między dzielnicami, ona jest kompletnie nielogiczna. Więc tutaj na pewno od tej musimy odejść. Natomiast mamy przegłosowaną tą fioletową. Pojawia się teraz ta alternatywna koncepcja, tylko no, jest tą autokorektą. Natomiast możemy też jeszcze jeden wariant rozwiązania tej nielogicznej sytuacji, ewentualnie, jeżeli byśmy już taką mieli debatę prowadzić, to jeszcze zostawienie Słowackiego na rurach, a tutaj całego osiedla tego Krasińskiego, odcięcie do dzielnicy Konstantynu. Więc w takich ewentualnie trzech wariantach można byłoby tą kwestię rozpatrywać. Tak jak powiedziałam w czerwcu, tak powtórzę teraz. W mojej ocenie najlogiczniejsze jest to rozwiązanie, które jest oznaczone właśnie tymi fioletowymi kropeczkami. Z logicznego i jakiegoś tam spójnego punktu widzenia. Bloki to są domki. I doszliśmy do takiego konsensusu chyba w tym większym gronie w czerwcu, z tego co pamiętam. I to przegłosowaliśmy. Ja wobec tego poddam pod głosowanie wniosek Rady Dzielnicy Konstantynów, skoro już zdecydowaliśmy się go procedować. Wynik głosowania zadecyduje o tym, czy zostajemy przy tym, co podjęliśmy w czerwcu, czy też dokonujemy zmian. Wobec tego poddaję pod głosowanie. Tak? Bardzo proszę. Tylko chciałem powiedzieć po prostu, bo to tak było do pana dyrektora, pani przewodniczącej, że jak można powiedzieć, domki gryzą się z blokami, prawda? No, każdy ma tam jakieś swoje mieszkania, głównie chodzi o jakiś plac zabaw, o jakąś ulicę, jakiś parking, jakieś takie rzeczy. Myślę, że dużo punktów jest zjeźdź po prostu też, prawda? Dobrze, słucham pana. Ja bym się, drodzy Państwo, chciałem jeszcze odnieść do jednej rzeczy. Myśmy później przyszli z czerwonym sztandarem, tylko z białym, po to, żeby przystać w propozycję, żeby ona była procedowana w sposób jak najbardziej rzetelny, jak najbardziej logiczny, wynikający z konieczności chociażby urbanistycznej, czy chociażby przynależności do szkół, czy chociażby przynależności do parafii, tak? To o to chodzi. To nie chodzi o to, żebyśmy się przepychali. W związku z tym macie Państwo naszą propozycję. Na samym początku wyszło już, że jest błąd odnośnie tej ulicy Głębokiej, tak, która według mnie nie stanowi żadnego problemu. I propozycja nasza jest taka i chcielibyśmy w miarę możliwości ją przeforsować. Chciałbym jeszcze raz tylko zaznaczyć, że ponieważ z racji wykonywanego w tej chwili funkcji wiem jedną rzecz, że wszelkiego rodzaju inwestycje dotyczą zawsze części wspólnych dzielnicy, a nie mieszkańców. W sensie własności, czy domków jednorodzinnych, czy mieszkań w blokowisku. Chodzi nam o kanalizację, o ulicę, o parkingi, o place zabaw. To jest przedmiotem naszej dyskusji. Dziękuję. Dobrze. Ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś wnioski? Bardzo proszę. Ja tak króciutko. Oczywiście, że chcemy rozmawiać z dzielnicą Rury, ale równocześnie, jeśli by Pani, przychylcie do Pani tutaj linii fioletowej, to Rury wchłaniają część naszej dzielnicy
I spożytnie dla rur, nie rozumiem dlaczego, bo i tak to jest największa prawie chyba dzielnica w mieście Lublinie. Natomiast uszczupla się teren dzielnicy Konstantynów. Także jeszcze raz chciałam podziękować panu radnemu Margurowi, bo chyba najsensowniej i najlogiczniej mówi. Natomiast tu skierując, analizując słowa pana dyrektora, panie dyrektorze, czy pan sądzi, że Rada Dzielnicy Konstantynów nie podoła opiece i kontynuowaniu, rozwijaniu oświaty na tym terenie, na którym wnioskujemy? Myślę, że będziemy jeszcze prężniej pracować i działać, bo po to właśnie Rada jest powołana. Dobrze, szanowni państwo, ja poddaję pod głosowanie wobec tego wniosek Rady Dzielnicy Konstantynów. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem wniosku Rady Dzielnicy Konstantynów? Jeden. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek nie uzyskał pozytywnej większości. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski, spostrzeżenia bądź uwagi? Jeśli nie, to ponieważ wyczerpaliśmy porządek dzisiejszego posiedzenia, pozostanie nam jeszcze jedno przyjęcie już całości wypracowanego dokumentu i przyjęcie sprawozdania. Gdybyście państwo określili, ile czasu byście potrzebowali na przygotowanie tych dokumentów, no to ile czasu? To ja myślę, że posiedzenie komisji byłoby chyba w tygodniu sesyjnym przed sesją, przed komisją sportu. Tak, bardzo proszę, pani dyrektor. Ja jeżeli mogę, to jeszcze odniosę się do tych wątpliwości, które padły na poprzednim posiedzeniu. Tam były dwie sprawy. Jedna dotyczyła takiej ewentualnej możliwości dającej umocowanie Radzie Miasta do wprowadzania w poczet członków Rady Dzielnicy, tych osób, które uzyskują mandat członka Rady w trakcie kadencji, a z jakichś powodów Rada takiego ślubowania nie może przyjąć i nie może podjąć uchwały z uwagi na brak kworum. Konsultowałam to z panem mecenasem i pan mecenas nie widzi takiej możliwości, gdyż statut jednostki pomocniczej powinien regulować zasady działania i kompetencje tylko i wyłącznie jednostki pomocniczej. Nie może nadawać ani obowiązków, ani uprawnień innym organom, oprócz organów jednostki pomocniczej. A druga kwestia to był wniosek Rady Dzielnicy Zacukrownia dotyczący wprowadzenia takiego zakazu członkostwa w komisji rewizyjnej osób spokrewnionych z członkami zarządu. Wysoka komisja to przegłosowała i tutaj pan mecenas nie widzi żadnych wskazań, przeciwwskazań formalno-prawnych. Zaproponował, żeby ten zapis był ujednolicony, to znaczy był analogiczny do zapisów, które mamy przy obwodowych komisjach wyborczych, czyli który mówi o tym, że kandydatami do Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy nie mogą być wstępni i tak dalej, czyli osoby spokrewnione z którąkolwiek z osób, która wchodzi w skład zarządu. I taki zapis moglibyśmy wprowadzić w paragrafie, który mówi o Komisji Rewizyjnej, czyli w paragrafie 12, na przykład dodając ustęp 5a. Czy są jakieś pytania w tym punktem? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę z drugiego, bo popierałem ten wniosek. Natomiast pytanie jest takie, w związku z tym, że tu się skład tej komisji powiela ze składem z komisji do spraw statutu Rady Miasta. Czy w statucie Rady Miasta może być w takim razie kolejne pytanie do prawników zostawiam, czy w statucie Rady Miasta możemy takie uprawnienie dla Rady Miasta do zaprzysiężania takich niechcianych przez Radę Dzielnic członków. Może to byłoby jakieś wyjście z tej sytuacji i rozwiązania pewnego problemu, który rzeczywiście się czasami pojawia w przestrzeni Rad Dzielnic. Dobrze, to ja może pozwolę sobie przeczytać decyzję z poprzedniej komisji, że do paragrafu 12 proponujemy wprowadzenie zmiany, w komisji rewizyjnej nie mogła być powołana osoba spokrewniona z przewodniczącą, przewodniczącym zarządu oraz żadną inną osobą pełniącą jakiekolwiek funkcje w zarządzie. Propozycja zmiany została przyjęta, to ma głosami za, przeciw 0 oraz 1 wstrzymującym się. Czy w związku z tym
powinniśmy tą treść jeszcze doprecyzować, czy to, co zostało przegłosowane, jest treścią wystarczającą? To znaczy ja odniosłam wrażenie, że to nie była propozycja konkretnego zapisu, tylko bardziej kierunku działania, stąd też konsultowałam z mecenasem ten konkretny zapis i uznaliśmy, że żeby ta treść statutu też była spójna, to możemy zaproponować taki zapis. Ten, który jest jakby treścią wniosku Rady Dzielnicy, jest o tyle może niepełny, że to daje możliwość kandydowania, a nie daje możliwości powołania. Więc jeżeli on ma być skuteczny, to myślę, że kwestia już samego kandydowania bardziej nam tą sprawę reguluje niż kwestia braku możliwości powołania, bo to by wtedy ograniczało decyzyjność Rady Dzielnicy. To jak pani dyrektor proponowałaby to ująć, abyśmy mogli to przegłosować? Ja proponowałabym wprowadzenie zapisu w paragrafie 12, dodanie ustępu 5a w brzmieniu. Kandydaci do komisji rewizyjnej nie mogą być wstępnymi małżonkami, rodzeństwem, małżonkami wstępnych lub przysposobionych w stosunku do którejkolwiek z osób wchodzących w skład zarządu. Poddaję wobec tego tą propozycję poprawki pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem proponowanej poprawki? Jednogłośnie bardzo dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś nękające nas zagadnienie? Czyli ja proponuję, aby kolejne posiedzenie komisji odbyło się 23 października przed Komisją Sportu, czyli o godzinie 13:30. W porządku obrad będzie przyjęcie sprawozdania i propozycji i całości wypracowanego dokumentu. Dobrze, to dziękuję bardzo.